Debiutujący w 2014 roku Citroen C4 Cactus wywołał swym wyglądem niemałe poruszenie w motoryzacyjnym świecie. Protoplastą do tego modelu miał być 2CV, czyli poczciwa kaczka, a Cactus poza innością miał przyciągać dla siebie klientów także wygodą oraz ceną. Stojąca obok mnie Cactus to wersja po faceliftingu kosztująca około 93 tysiące złotych, więc z niską ceną ma ona niewiele wspólnego. Jednak jak to mawiają, nie oceniajmy książki po okładce i sprawdźmy, co wesolutki Citroen jestem w stanie za to zaoferować. Po niedawnym pojawieniu się C3 Aircross, Francuzi zmuszeni byli do zmiany pozycji Cactusa w gamie. Pomysły na oba modele były zbyt blisko siebie, dlatego też przy okazji kuracji odmładzającej przesunięto C4 Cactusa do pełnienia roli samochodu kompaktowego. By trafić do znacznie większego grona odbiorców, wygląd zewnętrzny stał się znacznie bardziej ułożony i dorosły. Porzucono pomysł z airbumpami, pozostawiając jedynie malutki ich skrawek na samym dole drzwi. Przód zyskał nowe logo marki, płynnie przechodzące w światła do jazdy dziennej, a reflektory z tyłu zostały rozciągnięte i wypełnione LEDami z trójwymiarowym efektem. Całość być może nie jest już aż tak impresyjna, ale udało pozostawić ją charakter, sprawiając, że Cactus wygląda bardziej spójnie i wciąż można skonfigurować go po swojemu. Nieco mniej zmian zaszło wewnątrz. Tutaj wciąż dominuje prostota oparta na dwóch ekranach dotykowych. Fajnie, że pozostawiono pojemny schowek przed pasażerem, szkoda jednak, że nie pokuszono się o odrzucenie obrotomierza i dodano beznadziejny podłokietnik. Szara tonacja kabiny w testowanym przez nas egzemplarzu do pary z twardymi plastikami nie poprawiają poczucia przytulności i zabierają nieco uroku. Standardowo za całą obsługę odpowiada centralnie umieszczony ekran dotykowy o przekątnej 7 cali. Wewnątrz niego znajdziecie wszystko od ustawień samochodu aż po obsługę klimatyzacji, do czego osobiście zdążyłem się już przyzwyczaić. Z drugiej jednak strony na tym samym wyświetlaczu dostaniecie informacje z komputera pokładowego, czy także chociażby z systemu dbającego o zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy pojazdami. Niby nic wielkiego, ale i jedno i drugie potrafi skutecznie zasłonić nawigację. Obie te rzeczy można by było spokojnie przerzucić na ekran za kierownicą, na którym to sporo miejsca wciąż pozostaje niewykorzystanego. Brakuje mi tutaj też miejsca na poręczniejsze odłożenie telefonu, bo ta niby półeczka jest zdecydowanie zbyt mała na dzisiejsze smartfony. Jest to o tyle problematyczne, że podczas korzystania chociażby z Android Auto telefon lata gdzieś po tunelu środkowym. Jedynym ratunkiem są uchwyty na kubeczki, które znacznie lepiej poradzą sobie z utrzymaniem urządzenia niż butelek. Z jego słowa nie mogę powiedzieć o fotelach. Są obszerne, wygodne i wreszcie dostały regulację odcinka lędźwiowego. Na boki nie trzymają praktycznie w ogóle, ale Cactus nie jest samochodem sportowym, więc nie uznałbym tego za jakąś większą wadę. Aby zapewnić jeszcze większy komfort podróżowania, to do wykonania przednich krzeseł użyto znacznie grubszej pianki, która nie odkształca się tak mocno jak w Cactusie przed liftingiem i zapewnia lepszą izolację ciała od drgań. Mocną stroną kabiny Cactusa jest ilość przestrzeni, jaką udało wygospodarować się dla pasażerów. Miejsca nie brakuje zarówno z przodu, jak i z tyłu, gdzie wciąż nie dostaniemy w pełni otwieranych okien, bardzo plastikowe wykończenie czy słabo wyprofilowaną kanapę dla trzech pasażerów. W samochodzie mającym być kompaktem to dosyć spore minusy, choć na otarcie łez dostaniemy ogromne kieszenie w drzwiach. Za plecami pasażerów udało wygospodarować się bagażnik o pojemności 348 litrów. W wyższych wersjach wyposażenia tylna kanapa jest dzielona w proporcjach 60:40. Szczerze muszę przyznać, że nie byłem zbyt wielkim fanem Cactusa przed liftingiem. Jeździłem kilkoma egzemplarzami z praktycznie każdą możliwą konfiguracją napędową i za każdym razem nie byłem do tego samochodu przekonany. Do testu wersji po faceliftingu podchodziłem ze sporą dawką dystansu. I nie wiem, czy to kwestia właśnie niezbyt wysokich wymagań, czy też może zmian, jakie wprowadzono, ale ten samochód wreszcie zaczął być jakiś i przekonał mnie do siebie. Najważniejszą zmianą w układzie jezdnym Cactusa jest pojawienie się zawieszenia PHC z progresywnymi poduszkami hydraulicznymi. Jest to nic innego jak hydrauliczny odbojnik pojawiający się w miejsce klasycznego gumowego. Rozwiązanie to możecie spotkać chociażby w nowej Megance RS. Z tą różnicą, że w Cactusie ma ono zwiększyć komfort jazdy. Z tego zadania wywiązuje się ono naprawdę bardzo dobrze. Cactus mega komfortowo wybiera wszystkie dziury, a samo zawieszenie pracuje cicho. Dopiero większe ubytki w drodze czy krótkie poprzeczne nierówności zaczynają wprowadzać w drgania całe nadwozie. Konsekwencją takiego zestrojenia zawieszenia jest mocne przechylanie się samochodu na boki w zakrętach. Jednak prędzej zsuniecie się z foteli, niż Citroen zaskoczy Was nieprzewidzianym zachowaniem. Zresztą gumowy i mało precyzyjny układ kierowniczy także nie nastroi Was do agresywnego atakowania zakrętów. W testowanym przez nas egzemplarzu pod maską pracuje 3-cylindrowa jednostka 1.2 PureTech o mocy 130 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym na poziomie 230 Nm. W połączeniu z nadwoziem ważącym zaledwie 1045 kg pozwala ona rozpędzić Cactusa do pierwszej setki w czasie 9,1 sekundy i pojechać maksymalnie 207 km na godzinę.
Dane te nie porażają, ale samochód jest bardzo dynamiczny i żwawo nabiera prędkości. Zadyszka pojawia się u niego dopiero po przekroczeniu 140 km na godzinę. Z najmocniejszą jednostką benzynową w gamie połączono mało precyzyjną sześciobiegową skrzynię biegów. Drogi prowadzenia lewarka są bardzo długie, a przy próbie szybkiego przepięcia biegów zaczyna ono mocno haczyć. Ot, taka typowa francuska skrzynia. Pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie wyciszenie kabiny z przodu, gdzie nawet przy prędkościach autostradowych jest przyjemnie. Niestety z tyłu jest już gorzej, gdzie od około 100 km na godzinę słychać szum powietrza. Standardowo jak przystało na PureTecha, może pochwalić się on bardzo ograniczonym apetytem na paliwo. W trasie pochłonie on około 5,5 litra, w mieście i na autostradzie w okolicach 7,5, a przy 120 km na godzinę potrzebuje niecałych 6,5 litra na każde 100 km. Na początku testu wspominałem o niezbyt atrakcyjnej cenie testowanego przez nas kaktusa. Oglądana przez Was konfiguracja została wyceniona na 92 300 zł, jednak podstawa otwiera cennik kwotą 52 990 zł. W tej cenie otrzymacie wolnosącego PureTecha o mocy 82 koni mechanicznych, którym to nie da dokupić się zawieszenia PHC. Będąc szczerym, to właśnie cena jest największą wadą odświeżonego kaktusa. Cała reszta została poprawiona na tyle, że jak wspominałem wcześniej, samochód przekonał mnie do siebie. Choć osobiście wybrałbym C3 Aircross. A Wy co sądzicie o zmianach, jakie zafundowano kaktusowi i czy może bardziej podobała Wam się odmiana przed liftingiem? Dajcie nam znać w komentarzach, a w wolnej chwili zachęcamy Was do rzucenia okiem na pozostałe nasze materiały, podzielenia się subem oraz łapką w górę. Do zobaczenia wkrótce!